Przez 123 lata niewoli duch w narodzie nie zaginął. Do obrony ojczyzny zgłosiło się tysiące chodników. Idąc szlakiem bojowym, drugi pułk strzelców podgrańskich 21. Dywizji Górskiej walczył na froncie ukraińskim i sowieckim. Z wielkim zaangażowaniem i gotowością oddania życia za niepodległą, żołnierze drugiego pułku strzelców podgrańskich na terenie gminy Kuźnica odpierali skutecznie ataki wroga. To właśnie tu, w naszej gminie, ważyły się losy tej wojny. Walki stoczone z udziałem drugiego pułku strzelców podgalańskich pod dowództwem pułkownika Gustawa Truskolowskiego w dniach 20-24 września 1920 roku na przedpolach Kuźnicy miały charakter doniosły i rozpoczęły sowetną bitwę niemeńską. Mimo znacznie licznej przewagi wojsk 56. Dywizji Sowieckiej, Podgalańczycy zdołali odeprzeć wroga z terenów naszej gminy, siejąc strach i popłoch w szeregach sowieckiej armii. Przed bitwą dowódca wojsk polskich zapelował w rozkazie do honoru żołnierza podgalańskiego, licząc na honor i odwagę górali. Poświęceniu i wytrwałości drugiego pułku strzelców podgalańskich oraz doskonałemu kierownictwu ze strony pułkownika Gustawa Truskolaskiego przypisać należy utrzymanie Kuźnicy. Należy też podkreślić, że w czasie tej bitwy wzięto do niewoli 220 jeńców sowieckich. Ten mural upamiętnia wydarzenia z tamtych lat. Jeśli ktoś na 100 osób jeden zapamięta albo dowie się, kiedy była bitwa niemeńska, kto to był pułkownik, później generał Gustaw Truskolaski, co to był za pułk drugi strzelców podhalańskich, to będzie wielki sukces. Proszę Państwa, mi jako artyście Pan Bóg dał wielkie zadanie wskrzeszania ducha narodowego. Od wielu lat robię murale historyczne, inspirowane polskimi bitwami, polską historią. Pragnę przypomnieć tym, że jesteśmy wielkim narodem i nasza historia jest jedną z większych historii na świecie. Dlatego Bogu i wszystkim, którzy są odpowiedzialni za moją pracę, chciałem podziękować.